Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj temat, który naprawdę może odczarować wielu Polakom, właściwie znacznej części Polaków, spostrzeganie obecnej sytuacji w Polsce i gdzie idziemy. Szanowni Państwo, w rzeczywistości mówi się, że Polska się rozwija, że Unia Europejska się rozwija, że Unia Europejska to jest jakieś rozwijające się miejsce w jakimś bardzo dobrym tempie, w dobrą stronę, a w rzeczywistości to jest totalna nieprawda. Szanowni Państwo, zacznijmy od porównania Polski do Chin. Zacznijmy od porównania Polski do Chin, co jest wręcz, można powiedzieć, szokujące, jeżeli zaraz do tego przejdziemy i się o tym dowiemy. Ja to wiem. Ale czy wiedzą to Państwo? Czy wiedzą to inni ludzie? I gdzie będziemy za rok, dwa lata, trzy lata, czy też cztery lata? Generalnie w Polsce rządzą obecnie ludzie, którzy są wybierani przez ludzi, którzy zbytnio się nie zastanawiają nad tym, co będzie za 5 lat, bo większość tych ludzi w ogóle nie pracuje. Większość tych ludzi, którzy głosują na obecną władzę dzisiaj, nie ma biznesów. Większość tych ludzi nie pracuje, albo jest na emeryturach, albo jest na chorobowych, albo żyje z zasiłku, prawda? Dzisiaj mamy taką właśnie, szanowni Państwo, władzę, na którą głosują ludzie, którzy nie wiedzą do końca, co się wokół nich dzieje. Jaki jest stosunek pracy, jaki jest, jaka jest sytuacja na rynku nieruchomości, przepraszam, jaka jest sytuacja na rynku pracy, jaka jest sytuacja na rynku nieruchomości, na rynku kredytowym, jaka jest sytuacja w szkolnictwie, jaka jest sytuacja w biznesie, w zakładaniu małych przedsiębiorstw i wielu, 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 wielu innych rzeczach. W rzeczywistości Polska gospodarczo upada w stosunku do tego, co się dzieje na świecie. A właśnie teraz mamy tego gigantyczny obraz, gdy znowu temperatura w Polsce spada do minus 10 stopni i za ogrzewanie gazem domu na przykład 150-200 metrów w Polsce obecnie, trzeba zapłacić 2000 zł albo 2,5 tysiąca zł w zależności od tego, jaką kto otrzyma temperaturę, tak? Więc w lutym ogrzanie domu kosztuje 2000-2500 zł, szanowni Państwo. Taką mamy sytuację. No ale cóż mamy zrobić, gdy następne pomysły są w Polsce, żeby na przykład rozdawać darmowe laptopy. Darmowe laptopy. Wybranym ludziom. Darmowe laptopy. Będą rozdawać darmowe laptopy. Szanowni Państwo, w kraju, w którym trzeba chodzić prywatnie do lekarza, trzeba, Szanowni Państwo, wiele, wiele rzeczy robić prywatnie, no i będą rozdawać darmowe laptopy. Zróbmy tak, że to, za co się płaci, jest otrzymywalne przez społeczeństwo, to tacy ludzie sobie kupią 10 laptopów. 10 laptopów sobie kupią. No ale przechodzimy dalej. Takie pomysły, no rodem, tak jak powiedziałem na samym początku, na obecną władzę głosują ludzie, którzy chcą coś dostać. Niektórzy chcą pracować, niektórzy chcą zakładać działalności, bogacić się. Nie. Nie. To jest nieprawda. To są ludzie, którzy chcą coś dostać. W większości, nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale w większości ludzie, którzy chcą coś dostać. No i dlatego mamy pomysł laptopów. Szczytny cel, oczywiście, dać dzieciom laptopa. Dzieciom, które nie mają tego laptopa, które są biedne i nie mają tego laptopa. Szczytny cel. No ale generalnie będą rozdawać wszystkim laptopy. I to nie byle jakie laptopy, tylko, szanowni Państwo, laptopy po 2,5 tysiąca złotych. To jest bardzo dobry laptop. Bardzo dobry komputer, ale pomijając to, ja bardzo chętnie bym kupił sam biednemu dziecku laptop. Biednemu, który nie ma pieniędzy na laptop, który będzie szanowało ten laptop i tak dalej, tak? Ale oni będą rozdawać wszystkim laptopy, prawda? Ja bym sam kupił, szanowni Państwo, jakiemuś biednemu dziecku laptop. Sam bym kupił, tak? Ale przechodzimy dalej i teraz pokażę sytuację tragiczną. O to chodzi, że zasypują tą dziurę właśnie takimi laptopami. No, zasypiemy dziurę laptopami. Zasypiemy. Percepcję zasypiemy laptopami. Wyjdzie jakiś tam inny opłacany z podatków Polaków, szanowni Państwo, że tak powiem, jastrząb wojenny i będzie tu straszył. Nie zakopią, a tu będzie straszył. Tak?
Są tacy przecież, tak? Ludzie, którzy nas tutaj są, naprawdę bardzo źle nastawiają Polskę i Polaków. Którzy wyganiają Polaków teraz w ogóle percepcyjnie, tak? No ale jedziemy dalej, tak? Przejdźmy do tych Chin, szanowni państwo, i to będzie tylko jeden przykład. Ale zanim przejdę, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, bo więcej nie będzie mogło powstawać dużo takich produkcji. Zapraszam o kliknięcie łapki w górę, szanowni państwo, i oczywiście zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali państwo powiadomienia o najnowszych produkcjach na YouTube z Formuła Nieruchomości. Przechodzimy dalej, szanowni państwo. Do czego chcę dzisiaj podążyć? Pokazać, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Polska jest w sytuacji bez wyjścia. Polska albo będzie miała radykalne ustawy, radykalnie się zmieni, percepcja Polski się radykalnie zmieni, narracja się zmieni, albo po prostu jesteśmy, idziemy w totalny marazm, szanowni państwo. Idziemy w totalny marazm. Tutaj przeszedłem na taką stronę numbeo.com, ona się nazywa. Przepraszam, wezmę łyka kawy, bo do tego to trzeba się napić kawy. Szanowni państwo, to jest taka strona numbeo.com i ona bardzo dużo, większość, ja tą stronę już sobie patrzyłem i ta strona bardzo często nawet w 100% ma rację. Ona ma w 100% nawet bardzo dobre dane. Czasem się myli, ale w niewielkiej ilości przypadków. I szanowni państwo, to jest świata mapa. Mapa świata. I to jest ranking krajów pod względem wypłat netto after tax, czyli po odciągnięciu podatków. I proszę zobaczyć. Już nawet nie będę mówił, że, szanowni państwo, że Szwajcaria tam to 6 tysięcy funtów, dolarów się zarabia, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, szanowni państwo, o Polskę. Tutaj mamy początek, idziemy w dół, dół, no i jest wreszcie nasza kochana Polska. No i u nas podobno zarabia się 1058 dolarów miesięcznie średnio na rękę. Prawda? Mniej więcej to się zgadza. Mniej więcej, prawda? Mniej więcej to się zgadza, w zależności od kursu dolara amerykańskiego, prawda? 1058 dolarów. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, szanowni państwo. Mówi nam się w Polsce, że Polska się rozwija. Oczywiście Polska się, szanowni państwo, rozwija w ramach czasu, bo się mówi, o, tu się wybudowało, tam się wybudowało. Zawsze się budowało. W 45 Stalin też budował. W 46 zawsze się budowało. Zawsze się budowało. W 70 się budowało, w 80 i w 90 się budowało. Zawsze się budowało. Zawsze się coś budowało. Szanowni państwo, nigdy w Polsce tyle nie powstało mieszkań, jak za komuny w 45. Przecież pobudowali te bloki. Ja nie mówię, że to było fajne, ale się budowało. To też mówili, buduje się, tak? W średniowieczu kościół budował kościoły, prawda? I tak dalej. Zawsze się budowało coś. Zawsze szło z czasem do przodu. Zawsze się budowało. Ja zauważyłem, że takie półinteligenty właśnie tak, że się buduje. No buduje się, no budują się. Wszędzie się budują. Wszędzie. W Afryce się budują rzeczy. To, że coś się buduje, to nie znaczy, że to jest odzwierciedleniem jakiegoś bogactwa. Dobrze, że się buduje, jak najbardziej. Oczywiście. To jest bardzo dobrze, bo popatrzmy, jak silna obecnie jest Polska, na przykład w 2008 roku. W 2008 roku no, mieliśmy znacznie mniej rzeczy wybudowanych w Polsce, aniżeli dzisiaj, prawda? Ale ile rzeczy się rozwala? Buduje się, ale ile rzeczy się rozwala? Ilu ludzi wyjechało? Ilu nie wróci? Ilu tu nie urodzi dzieci? Ilu nie będzie tu wnuków? Ile się zamyka firm, przedsiębiorstw, sklepów, tak? Się widzi, że buduje, ale ile rzeczy upada, prawda? I popatrzmy, tutaj mamy, szanowni państwo, tu mamy Polskę. Polska, 43 miejsce na świecie, 22 największa gospodarka świata bodajże, Polska, tak? Czy 23, tak? Gdyby więcej Polaków było, to byśmy byli pewnie w G20 moglibyśmy być. Gdyby Polacy nie wyjechali z Polski, i dzisiaj mielibyśmy tych Ukraińców tutaj i, prawda, i dzisiaj by było 45 milionów Polaków w Polsce, to Polska by była w G20 dzisiaj. W G20, bo taki byśmy mieli, no taka jest prawda. Przepraszam, was były kawy.
No bo Polska rzeczywiście idzie do przodu, ale to jest jak w tym peletonie. Jak w tym peletonie. Chwilę biegniesz w tym środku, nawet jesteś na samym przedzie, ale biegniesz, tylko że ty już nie masz siły biec. Biegniesz, jesteś prawie pierwszy, prawda? 20, 30 na 1000 osób, nie? W maratonie, ale ty już nie masz siły, a do mety jeszcze połowa drogi. No to taka sytuacja jest, prawda? Popatrzmy, w Polsce średnia płaca to 1058 dolarów. Ale szanowni państwo, Chiny, w Chinach, szanowni państwo, średnia płaca to 1088 dolarów. Ja widziałem gdzieś tam 1300, że jest dolarów. W Chinach, szanowni państwo, zarabia się już 1000. Szanowni państwo, 1000. 1088 dolarów. W Chinach, szanowni państwo, jest miliard ludzi. I tam już się średnio zarabia więcej. To oznacza, że w Chinach my Chińczykom możemy czyścić buty. Buty możemy czyścić Chińczykom, jeżeli to jest prawda. Jeżeli to jest prawda, to my Chińczykom możemy czyścić buty. Człowiek się zastanawia, no tak, ale u nas jest 1058, a u nich 1088 dolarów, tak? Szanowni Państwo, u nich jest miliard ludzi, to oznacza, że jeżeli tam średnia płaca to 1088 dolarów miesięcznie, to oznacza, że tam mniej więcej 50, 100 milionów Chińczyków żyje, ich średnia płaca to jest 3, 4, 5 tysięcy dolarów. Ten milion, 100 milionów Chińczyków żyje na takim poziomie, że nam się marzy taki poziom. Prawdopodobnie. Chińczycy nie mają zakłamanych danych, jak na przykład Rosjanie w znacznej części w obecnej sytuacji. Chińczycy nie mają zakłamanych danych, bo w chińską gospodarkę inwestuje się pieniądze i oni muszą być transparentni w znacznej części. Prawda? W znacznej części muszą być transparentni, bo oni dbają o juana. Bo oni dbają o percepcję Chin. To nam się tutaj tak wciska, prawda? Pomijając, że no nie chciałbym mieszkać w chińskim reżimie, bo to są komuniści, prawda? Bo ja nie wiem jak tam się... Ale o co chodzi? Chodzi o to, szanowni państwo, w samych Chinach mógłbym żyć, gdyby mnie nie komuniści nie denerwowali, prawda? Bo Chiny to piękny, cudowny, wspaniały kraj z 4000-letnią kulturą. Chiny. Tak? Chiny. My możemy Chińczykom czyścić buty. A szanowni państwo, 30 lat temu, gdy u nas była komuna, to Chińczycy mogli nam czyścić buty. No taka jest prawda. Ten, kto ma pieniądze, ten daje temu, żeby mu wyczyścił buty. No tak działa świat. Chcesz zarobić, idź czyścić buty. Zarobisz, bogaty ci zapłaci. To nie jest żadna zniewaga. Praca to nie zniewaga. No my możemy Chińczykom czyścić buty w obecnej sytuacji. Jeżeli te dane są prawdziwe, to 100 milionów Chińczyków w kontynentalnych Chinach żyje na takim poziomie, że my nigdy na takim poziomie nie będziemy żyli. Przepraszam, wezmę łyka kawy. I Chiny nie są w Unii. I Chiny nie są w NATO. Szanowni państwo, druga sprawa. RPA. Afryka. Afryka. Szanowni państwo, kraj BRICS. 1279 dolarów. Kraj BRICS, który razem z Brazylią, Rosją, chyba co tam jeszcze jest w BRICS-ie? Brazylia, Rosja i Indie chcą wprowadzić swoją walutę. W Afryce zarabia się 30% więcej niż w Polsce. No na tych liczbach. Jeżeli te liczby są prawdziwe, ja teraz nie będę każdego po kolei sprawdzał, ale ja sprawdzałem mniej więcej, sprawdziłem sobie pięć krajów i pięć krajów jest prawdziwa. W Afryce, w południowej Afryce, w RPA. Piękny kraj generalnie, RPA, piękny kraj, prawda? Szanowni państwo, Chiny, Tajwan,
W Polsce się wmawia Polakom, że my nie możemy, bo my jesteśmy ten, bo nam Unia nie pozwala i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, Tajwan nie ma ani jednej, Tajwan nie ma ani jednej placówki dyplomatycznej. Oni właściwie nie są państwem, teoretycznie, bo Chiny ich uważają, że to są Chiny. Tajwan uważa, że oni nie są Chiny. I tak dalej. Tu jak ktoś zna historię Tajwanu, to nie będę teraz... Ale generalnie Chiny to... Tajwan to... Na Tajwanie mieszkają generalnie chyba Chińczycy, prawda? Ale wiadomo, że w Chinach wielu jest... Wszyscy się nazywają Chińczycy, ale tam jest, wiecie, setki jakichś różnych ludów, czy też narodów, które Chińczykami się nie czują. No, ale generalnie oni się nazywają Chińczycy, tak? Tak jak w Indiach, tak jest bardzo dużo języków, wszystkiego naraz. No, tak jak w Europie, no są narody, prawda? Tylko, że oni się nazywają Chiny. To co, to Tajwan, na Tajwanie, szanowni państwo, zarabia się 1544 dolary miesięcznie średnio, czyli o 50% więcej niż w Polsce. I szanowni państwo, Tajwan nie jest ani w Chinach, bo Tajwan właściwie nie ma państwa, ma, znaczy mają państwo jako takie, ale generalnie państwo nie istnieje. I popatrzmy, i to pokazuje, że można bogacić się bez NATO, można bogacić się bez Unii Europejskiej, można bogacić się bez tego, bez tamtego i bez owego, tak? Nawet nie mając właściwie teoretycznie państwa i tej zagranicznej polityki. No bo oni nie mają, nie mają nawet konsulatów. Może też powinniśmy zamknąć te konsulaty, bo ja słyszałem, że też nie mamy zagranicznej polityki prawa. Zamknąć to i po co nam te darmozjady? Zamknąć te wszystkie placówki, przecież my bardzo dużo pieniędzy na to tracimy. Tajwan, który nie ma placówek dyplomatycznych, zarabia pół raza więcej. Może dlatego zarabiają pół raza więcej. Zamknąć te wszystkie placówki, za które my płacimy i będziemy może też zarabiali pół raza więcej. Tajwan. Zarabiają pół raza więcej, szanowni państwo. Dalej jedziemy. Jedziemy, gdzie jest? Hongkong. To też są Chiny. Chiny przejęły Hongkong, szanowni państwo. W Hongkongu zarabia się 2850 dolarów na rękę miesięcznie średnio. 2850 dolarów, a u nas ile? 1030, tak? 1058. W Hong to są Chiny. My możemy im po nich naczynia zmywać. Żeby się pójść do Biedronki 2700 zarabiać. W Chinach się 2800, szanowni państwo, zarabia. Kupmy se po laptopie. Proszę bardzo. Z takich krajów, z których ludzie... Singapur. Chiny. 5000... Singapur. Azja. 5000 dolarów. Średnio, miesięcznie. Szanowni państwo, Azja. Chiny. Azja. Kim my jesteśmy? Kim jest Unia Europejska, szanowni państwo? Niczym jest. Unia Europejska to nic. Unia Europejska to nic. W Unii Europejskiej, szanowni państwo, czyli w Polsce, Polska to Unia. W Polsce, w Unii Europejskiej ogrzanie domy kosztuje dzisiaj jedną minimalną wypłatę. Unia Europejska upadła dawno i teraz tylko leci na oparach. Teraz Niemcy chcą z niej wyciągnąć jak najwięcej razem z Francuzami i Holendrami. Stąd Niemcy i Holendrzy związali swoje armie 2 dni temu. Wiecie o tym? 2 dni temu związali swoje armie, tak? Zresztą Holendrzy jako pierwsi podczas akwalerysty związali się z Niemcami, więc to jest ich normalna strategia, prawda? Proszę zobaczyć, Unia Europejska jest niczym. Niczym. Kraje Unii Europejskiej to biedaki, proszę zobaczyć. Łotwa. Kraje Unii Europejskiej to biedaki, proszę zobaczyć. Rumunia. 722. Bułgaria. 808. Grecja 872, Węgry 875. Jesteśmy biedakami. Unia Europejska to biedaki. Unia Europejska to zwykłe biedaki. Jesteśmy zwykłymi biedakami w stosunku do Chińczyków. No jesteśmy biedniejsi niż Chińczycy. No proszę zobaczyć, te wszystkie kraje tutaj
są biedniejsi niż Chińczycy. My jesteśmy trochę biedniejsi niż Chińczycy, ale tam jest 100 milionów totalnych bogaczy w porównaniu do naszych. Proszę zobaczyć. To jest wszystko Unia Europejska. Chorwacja, Słowacja, Łotwa. Proszę bardzo. Węgry, Grecja, Bułgaria, Rumunia. Same biedaki w stosunku do Chińczyków. Same biedaki. Jesteśmy zwykłymi biedakami. Proszę zobaczyć. Ale skupmy się na Polsce. Skupmy się na Polsce, bo to chodzi o Polskę, prawda? To... Spójrzmy się na Polskę. Mówi się, że nam, że nie możemy zarabiać dużo, bo nie wiem, bo jesteśmy w, nie wiem, bo nam Niemcy każą. Myślę, że Tajwanowi Chiny każą i zarabiają, prawda? Nie mają placówek dyplomatycznych. A zarabiają dwa razy więcej. Mówi się, a bo my mieszkamy koło Rosji. A popatrzmy, gdzie jest Iz... Ojeny. A popatrzmy, proszę, a popatrzmy, gdzie jest Izrael. Popatrzmy, Chiny, przepraszam. Popatrzmy, Singapur, Azja, Katar 3900, Arabowie, może by do Arabii wyjechać, 3920 dolarów, opowiada nam się, że tam jest jakiś reżim w Katarze, jaki reżim, a w Europie nie ma? Naprawdę Katarczycy są gorsi niż Europejczycy? Naprawdę? No ja bym spekulował, czy się lepiej mieszka w Katarze, czy w Europie. Proszę zobaczyć. Emiraty, Arabowie. 3522. Arabowie. Proszę zobaczyć. Chiny, Hongkong, 3000, szanowni państwo. Izrael, gdzie ciągle oni tam ciągle jakieś ataki. 3000 zarabiają. Trzy razy więcej niż my w Izrael. Proszę zobaczyć. Oman, no Arabowie. Oman, Bahrajn, Arabowie, Kuwejt, 2000, Saudi Arabia, 2000, proszę zobaczyć, szanowni państwo, jakieś tam Tajwan, RPA, Chiny, to jest wszystko ci, to my możemy im czyścić buty. Jesteśmy w Unii Europejskiej, szanowni państwo, w Unii Europejskiej. Mówicie o jakichś standardach Unii Europejskiej, oni leją na standardy Unii Europejskiej, jakby Unia Europejska do nich przyszła i kazała im tam kulturowo by ich tam dręczyła i tam nakazywała im to, zamknijcie sobie gaz w kraju, w którym macie minus 20 jak dzisiaj i płaccie sobie trzy razy więcej. Leją na Unię Europejską. Z Unii Europejskiej się śmieją wszyscy, szanowni państwo. Śmieją się z Unii Europejskiej. Co wy w ogóle mówicie? Katarczycy dawali w Unii Europejskiej, szanowni państwo, te, jak to się nazywa? Łapówki. To są wszystko łapówkarze, ta cała Bruksela. Są łapówkarze. Nawet Katarzy Arabowie ich przekupują. Chińczycy ich przekupują. No przekupują ich. Tak długo będą ich przekupywać, żebyśmy się wszyscy nawzajem niszczyli, aż już nie będziemy w stanie ani dogonić Chin, ani Hongkongu, ani Malezji. Nic. Nic. Europa upada. Albo upadła już, tylko nie jesteśmy w stanie tego sobie zrozumieć. Szanowni państwo, mówi się, że w Wielkiej Brytanii są kłopoty po wyjściu z Brexitem, to prawda, ale Brytyjczycy skaczą ze szczęścia. Wiecie dlaczego, szanowni państwo? O tym też nie usłyszycie. No przecież Morawiecki wam tego nie powie, co spartolił całą politykę i powiedział, że dostaniemy pieniądze, jakieś kamienie milowe będziemy robić. Te pieniądze już nie są nic warte. Te pieniądze zjadła inflacja, te pieniądze nic nie są warte. Bez sensu wprowadzać cokolwiek, pełzać przed tą Brukselą całą. To jest bzdura. Te pieniądze pod naporem inflacji już są połowę mniej warte. Za rok będą... warte 20% czy za 2 lata. Te pieniądze są nic nie warte. Morawiecki nas sprzedał za darmo. No szanowni państwo, ja mówię tu o... Szanowni państwo, no... mówimy o przedsiębiorstwach, mówimy o naszych pieniądzach, mówimy o naszej przyszłości. Co z tego, że dzisiaj masz jak zaraz ci upadnie, zaraz cię Chińczycy zjedzą, zaraz cię Ruski zjedzą. Mówisz, że się w Rosji jest źle? Tak się nam mówi, że w Rosji jest obecnie źle. Szanowni państwo, żeby na to się to czkawką wszystko nie odbiło.
To wszystko jest bardzo ważne, szanowni państwo. To jest wszystko bardzo ważne. Europa upada. Europa nie jest żadną wartością. To jest wartością dla nas, dla Europejczyków, że tak, Europa ma dużą wartość pod tym kątem, że sobie, wiecie, żyjemy, że nie ma tej granicy, że sobie jeździmy, że możemy sobie pracować tu, że możemy się przemieszczać, robić biznes. To jest bardzo dobre. Ale Europa jest niczym, bo sobie narzuca jakieś głupie, wiecie, rzeczy typu certyfikat domu, że nie będziesz mógł domu mieć bez certyfikatu, nie wiem, węglowego. No przecież to są idioci totalni. Przecież, szanowni państwo, z Polski masowo uciekają dzisiaj ludzie, bo ludzie nie mają na wynajem mieszkania, bo nie mają na gaz, bo ceny drastycznie wzrosły. A Morawiecki z Tuskiem walczą o jakieś srebrniki, jak ten Judasz. O srebrniki, jak Judasz. Walczą jak Judasz o srebrniki nic nie warte, o wyważone srebro, które już jest nic nie warte, zepsuło się, o pieniądze z Unii Europejskiej, które z dnia na dzień tracą pod naporem, gigantycznie pod naporem inflacji, te pieniądze nic nie są już warte. Tu nie ma o co walczyć. Przestańcie, tu nie ma, szanowni państwo, ja jako przedsiębiorca po prostu nie mogę na to patrzeć. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe, to jest po prostu intelektualnie to jest obraza, obrzydza mnie to jak najbardziej, najgorsza, zgniła i śmierdząca rzecz. Nie jestem w stanie, ja osobiście nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie na to patrzeć, po prostu przeraża mnie to, brzydzi mnie to. No jak z punktu widzenia przedsiębiorcy, ekonomisty, finansisty, jesteśmy w stanie patrzeć na to, co się obecnie dzieje i nie mówić... Ten język to jest bardzo miły język, którym ja próbuję opisać obrzydliwe rzeczy, szanowni państwo. To jest, wiecie, no ja tu mówię tak, no ale no to trzeba ostrzejszy na to nawet język, no ale no tutaj publicznie się wypowiadam, prawda? No ale taka jest prawda. Europa zdycha. No to popatrzmy. Popatrzmy dalej. Za Polską już się znajduje Malezja. Szanowni państwo, za Polską już się znajduje Malezja. Może są te zarobki 1088, ale w Malezji może być znacznie taniej. Za Polską już jest, wiecie, Trinidad i Tobago. Ale tam jest taniej. Mówicie, że w Rosji jest źle? W Rosji obecnie to jest $678. Tylko, że tam mają gaz no prawie za darmo. Ropę mają tanio, no co z tego? Co z tego, że im Coca-Cola wyszła z Rosji? Znaczy, może to i dobrze, na zdrowie im wyjdzie, bo Coca-Cola jest niezdrowa oczywiście, prawda? Bo to cukier to niezdrowe jest, prawda? Ja generalnie lubię Coca-Colę, napiję się raz na jakiś czas, ale wiecie, szklaneczkę takiej zimnej raz na jakiś czas rzeczywiście to lubię. Ale generalnie jak napiję się więcej, to mi jest niedobrze, tak? Co, że McDonald's wyszedł? Niech sobie wychodzi, kebaby powstaną. W Rosji $678 się zarabia, szanowni państwo. A mają gaz za darmo, ropę za darmo. No ropę mają za darmo, gaz mają za darmo. Oni mają to za darmo. Proszę zobaczyć, co jest za nami już. Chile. O, tu zaznaczyłem Rosję. Chile. Meksyk 664. Tylko, że tam jest taniej. U nas jest drogo, u nas jest obrzydliwie drogo. Tam nie trzeba gazu na zimę zużywać, szanowni państwo. Gazu na zimę nie trzeba zużywać. Gazu na zimę nie trzeba zużywać. Na przykład w takiej Tajlandii. Co z tego, że w Tajlandii zarabia się połowę mniej, jak tam wszystko jest połowę tańsze? Nie ma gazu, nie ma zimy. Tam wbijesz w ziemię, to rośnie. My musimy się dogadać z... Nie mamy wyjścia. My musimy się dogadać, szanowni państwo, tam wielkie linki zrobić z Azją. Nam bycie w NATO gospodarczo, bycie w Unii Europejskiej nic nie dało. No to dało, że ludzie wyjechali, że to. I tyle, tak? Jest pusto, tak? Co nam dało bycie w NATO? No to, że teraz... Że teraz o sobie możemy broń kupować, no bo nam pozwalają, bo jest sytuacja. A tak to nawet by nam nie chcieli chyba tyle sprzedać, nie wiem.
Chyba mi się zdaje, że gdyby nie ta sytuacja, to by nam nie chcieli tyle sprzedać. No bo kupowali taką broń, ale kupowali taką śmieszną drogą. Prawda? No teraz dopiero są takie porządne zakupy, tak? Ja myślę, że bez tej sytuacji by nam nawet nie pozwolili kupić, tak? W Indiach, szanowni państwo, w Indiach, Indie, miliard ludzi, 541 dolarów. Czyli połowę mniej niż my, ale tam jest wszystko 2-3 razy tańsze. Tam jest wszystko 2-3 razy tańsze, tak? A proszę zobaczyć, i proszę zobaczyć, gdzie my jesteśmy w ogóle. My nie istniejemy. My nie istniejemy. My nie istniejemy, ale będzie po laptopie. Po laptopie będzie, prawda? Walka kamienie milowe, nie wiadomo co tam już w tych kamieniach milowych, o coś, co już jest nic nie warte. Przecież to jest bzdura. Wdrażanie tych kamieni milowych jest droższe niż te całe pieniądze z tej Unii. Unia to jest kit. Jest dobrze, że możemy jeździć. Mi się to podoba, że możemy jeździć, prawda? Sobie pojechać do Hiszpanii, siedzieć tam rok, jak chcemy, do Portugalii czy gdzieś. Wiecie, że jest koordynacja tych ubezpieczeń z NFZ, prawda? Że jedziesz i masz tą niebieską kartę. I to jest wszystko dobre, ale Brytyjczycy generalnie, tego się Brytyjczycy płacą teraz za wyjście z Unii, tak? Ale z drugiej strony oni skaczą ze szczęścia, bo oni nie musieli zaciągnąć tego wspólnego długu na te 2000, na te 2 biliony, na te 2000 miliardów. Na które Morawiecki się zgodził, nie powinien tego zaciągać, bo my tych pieniędzy nie dostaliśmy. Nie powinien i teraz nie możemy się zaciągać bardziej długów wszędzie, gdzie indziej, bo żeśmy zaciągnęli dług na Hiszpanów, Włochów, Greków, Portugalczyków. Powinniśmy nie zaciągać tego długu, bo żeśmy tych pieniędzy nie dostali. I na przykład Orban bardzo dobrze robi, że blokuje pieniądze z Unii Europejskiej dla Ukrainy. Pomijając, jaki jest Orban, no ale to jest prawdziwy mąż stanu. No bo on im nie dają pieniędzy, za które oni płacą i żyrują. I z jakiej racji on ma się zgodzić na przekazanie pieniędzy Ukrainie, jak on nie dostaje swoich własnych pieniędzy? No to jest ostatnie frajerstwo. To tak jak miałbyś dać swoje pieniądze innym dzieciom, a swojemu dziecku nie dać. No chyba byś był najgorszym ojcem na świecie. I Orban by był najgorszym politykiem na świecie, gdyby się... I my mamy takich polityków, bo Morawiecki jest najgorszym politykiem w Polsce i się zgodził na coś takiego, a wiedział, że tych pieniędzy nie dostaniemy. A te pieniądze stracą na wartości pod naporem gigantycznej inflacji, ale będą nas ryć jakimiś kamieniami milowymi. Przecież to jest kpina przecież. Przecież to jest wszystko takie czary-mary, magakiki, to są gusła. Ale ludzie w to wierzą, bo oglądają TVN i TVP. No i oni tak to se wierzą i tak żyją w tym. I ważne, no po prostu, ja szanowni państwo powiem tak, no, no to jest tragedia, tak? Przecież to jest tragedia i tyle. W Stanach Zjednoczonych jest źle, mówią, że w Stanach Zjednoczonych jest źle, w Stanach Zjednoczonych to trzeci najbogatszy kraj pod względem średnich zarobków. W Stanach Zjednoczonych na rękę zarabia się 4178 dolarów miesięcznie. Czyli 4 razy więcej niż u nas. A szanowni państwo, w Stanach Zjednoczonych inflację mamy dzisiaj 6,5, a u nas mamy inflację 16,6. W Stanach Zjednoczonych mamy oprocentowanie 4,75, a my mamy 6,75 już od pół roku. Prawie. Oni dopiero od niedawna. Ale oni mają zamrożone kredyty, a my nie mamy zamrożonych kredytów. Czyli oni mają zamrożony kredyt na 2%, a my mamy już wszyscy 10%, wiecie. Z drugiej strony mamy sytuację na Ukrainie. A z drugiej strony mamy Brukselę i Morawieckiego i jego spółkę, która będzie tworzyć kamienie milowe za pieniądze, które nie będą miały wartości za 1,5 roku. No przecież inflacja na Łotwie, Litwie, Łotwie. Popatrzmy, jak te pieniądze mogą mieć wartość? Ci ludzie, którzy dostali te pieniądze, znaczy te kraje, które dostały te pieniądze, to one mają jakąś wartość, ale dla nas te pieniądze w ogóle nie mają żadnej wartości. Wdrażanie kamieni milowych będzie bardziej, więcej zapłacimy z naszych własnych pieniędzy za wdrażanie kamieni milowych. Rozumiecie to? Aniżeli te pieniądze są warte, bo tych pieniędzy nie dostajemy i one każdego dnia tracą na wartości. Każdego dnia. Proszę bardzo, dlaczego każdego dnia? Estonia 17,6% inflacja w skali roku. Co to oznacza?
To oznacza, że to jest kraj Unii Europejskiej i tam jest inflacja. To znaczy, że każde, na przykład każde 100 milionów w skali roku w Estonii euro każdego roku obniża się o 17,6 miliona. Tak? Czyli mam dzisiaj 100 milionów, a za rok za te 100 milionów euro w Estonii mogę kupić tylko za 82 miliony euro. Za 82 miliony euro. Czyli 100 milionów będzie warte za rok 82, a za 2 lata będzie warte 60, a za 3 lata będzie warte 50. Kamienie milowe, pieniądze z Unii Europejskiej, za które de facto płacimy, będą nic nie warte. Wdrażanie tego wszystkiego to jest jeden gigantyczny, wielki koszt, szanowni państwo. Unia Europejska chce wprowadzić, żebyśmy my wszyscy Polacy musieli robić certyfikaty węglowe na swoje domy. Żeby zakazać gazu, zakazać tego. Minus 10-15 stopni jest dzisiaj. Łatwiej wynająć apartament w Hiszpanii dzisiaj niż opalić sobie dom w lutym. Taniej. Taniej. Szanowni Państwo, to jest tragedia, to co się dzieje w Polsce obecnie. Tragedia. To Estonia 17,6%, Łotwa 20,8%, 21,7%. Czyli na Litwie, szanowni państwo, 100 milionów za rok będzie warte 80 milionów. Znaczy w ciągu roku jest warte 80 milionów. Przy takiej inflacji 100 milionów w 2 lata, w 2,5 roku traci połowę swojej wartości. Czyli dzisiaj za 100 milionów możesz kupić 100 apartamentów, a za 2,5 roku, za 3 lata będziesz mógł kupić, nie mówię w apartamentach, ale na przykład w apartament, przykład, tak? Bo z nieruchomościami jest problem obecnie, tak? To będziesz mógł kupić ile? 50. A wdrażanie tych kamieni milowych, tego wszystkiego, gadanie, ględzenie o tym wszystko, to jest totalna bzdura. Gdzie są jeszcze kraje euro? Taka jest inflacja w strefie euro, szanowni państwo. To jest inflacja w strefie euro. Inflacja w strefie euro w Słowacji to 15,4. To jest strefa euro. Euro traci drastycznie na wartości pod naporem inflacji w wielu krajach. Nawet w Szwecji traci 12,3%, prawda? Znaczy tam nie ma euro, dobra. Ale gdzie jeszcze jest euro, szanowni państwo? W Słowenii 10,3 inflacja. Chorwacja 13,1 inflacja. Włochy 10 inflacja, tak? No wiadomo, że w tych największych krajach ta inflacja jest niska, bo w Niemczech tylko 8,6, we Francji 6, prawda? I w Hiszpanii 5,8, w Portugalii 8,3, prawda? W Irlandii 8,2, tak? Czyli u nas jest 2 razy większa, ale na Litwie, Łotwie, Estonii jeszcze większa, tak? A nie wspominając o inflacji na Węgrzech, no 24,5%, no to już jest naprawdę popłoch. Naprawdę współczuję Węgrom. W Rumunii 16,37, tak? To te kamienie, ja powiem tak, te pieniądze z Unii Europejskiej, jak ja bym był przedsiębiorcą i ktoś by mi powiedział, słuchaj, ja zażyruj mi tu kredyt, dzięki temu też będziesz mógł wziąć z tego kredytu bardzo taniego kredytu, tak? No i przychodzi co do czego, i oni, okej, okay, ja mówię, okej. Okay. No i przychodzi co do czego, żyruję ten kredyt, już mam dostawać pieniądze, a oni mówią, wiesz co, ale w sumie nie podoba mi się twój głupi ryj, w ogóle mi się nie podobasz, w ogóle cię nie lubię, bo uważam, że powinieneś ubierać się tak, powinieneś zachowywać się tak, powinieneś żreć to, powinieneś iść spać o tej porze, wstawać, w ogóle to powinieneś spać w namiocie, nie powinieneś opalać swojego domu, powinieneś marznąć, w ogóle nie powinieneś mieć sklepów, nie powinieneś... Tak to działa, no to jest prosty język. I wiesz co? Ja mam tu, ty nie dostaniesz tych pieniędzy, których żyrujesz. Ja mam tu dla ciebie takich 100 pomysłów, jak mam takich 100 zadań, które będziesz robić 5 lat. Jak zrobisz te 100 zadań, to my pomyślimy, czy ci oddać twoje własne pieniądze, które wziąłeś na kredyt. Kto tak robi? Mafia tak robi. Mafia, najgorsza mafia, najbardziej obrzydliwi ludzie. Ja bym sobie takim przedsiębiorcą był. I sobie myślę, ja sobie był takim przedsiębiorcą, ja bym powiedział, Jezus, ja jestem skończony, bo ja podżyrowałem kredyt, innego kredytu już nie dostanę, a ja tu muszę... Ja bym miał 100 kamieni milowych jakichś robić, wdrażać w swojej firmie, które de facto by mi zniszczyły tą firmę. I bym dostał te pieniążki tak za 5 lat, które już nic nie będą warte, bo inflacja w strefie euro to 25%, albo 20, albo 15. Czyli mogę sobie kupić za nie, wiecie, za 5 lat 1/5 tego, co dzisiaj. Taka jest sytuacja obecnie w Polsce, szanowni państwo, a premier Morawiecki tego nie powiedział i nie powie i nas okłamuje ciągle.
Tusk zresztą będzie taki sam. Tusk zresztą będzie taki sam. Wiemy, że Morawiecki niszczy nasz kraj powoli, a Tusk nie wiemy, jak szybko zniszczy do końca, prawda? Taka jest prawda, szanowni państwo. Niestety, Tusk i Morawiecki to jest to samo. Ja naprawdę nie chciałbym rozmawiać o polityce, ale no, to jest odczuwalne w biznesie. No i tyle, koniec. No ale będą laptopy, szanowni państwo, będziemy mogli sobie wejść na laptopa, bo na nic innego, na darmowego laptopa, bo na nic innego nas nie będzie stać, bo benzyna za droga, nigdzie na wakacje nie pojedziemy, no to wejdziemy sobie na laptopy chociaż. I będzie naprawdę fajnie, prawda? Tak więc, szanowni państwo, otwórzmy oczy. Wiecie, ja sobie z Polski mogę wyjechać. Wrócić, pojechać, wrócić. Ja sobie mogę żyć na każdym kawałku świata. Ja znam język, ja znam angielski bardzo dobrze. Ja mam zagraniczną edukację, szanowni państwo. Ja mam jakiś tam biznes, prawda? Ja sobie go mogę przenieść. No ale większość nie może. Większość ma pracę, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No generalnie problem jest w tym, że właśnie dużo ludzi polega na je za pieniądze podatnika, tak? Więc dużo tych prac zostało stworzonych za pieniądze podatnika, więc oni sobie nie wyjadą, ale oni sobie sami są winni, bo oni utrzymują ten stan rzeczy i tak dalej, i tak dalej. W tych spółkach Skarbu Państwa ci wszyscy urzędnicy są sami, my Polacy sami sobie jesteśmy winni. Pokazałem teraz przykłady, szanowni państwo, że nie musi być tak, jak jest. Pokazałem przykłady Chin, Hongkongu, pokazałem przykład Singapuru, Kataru, United Arab Emirates, Izraela, Omanu, Bahrajnu, Kuwejtu, Saudi Arabii, prawda, Tajwanu, tak, Południowej Afryki, RPA, Malezji. Pokazałem przykłady Trinidadu i Tobago. Pokazałem przykłady i to jest po prostu. Ja nie wiem, czy mi się zdaje, że my w Polsce już nie, już tak głęboko, żeśmy weszli w taki maraz, bo wszyscy, co mieli wyjechać, to wyjechali i zostali tylko tacy, co no wiedzą, prawda, wiedzą to wszystko, ale wiedzą, że się nic nie da z tym zrobić, bo po prostu jest za mocno wbite w głowy i z tym się nie da nic zrobić już. A już gwoździem do trumny będzie powoływanie ludzi do wojska i już w ogóle Polski nie będzie. Do widzenia, miłego czasu życzę, miłego dnia. Zapraszam o subskrybowanie kanału na YouTube, o polubienie, kliknięcie łapki w górę, o merytoryczny komentarz, o kliknięcie w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będziemy otrzymywali powiadomienia o najnowszych produkcjach na formuła nieruchomości UKAS z YouTube. Pozdrawiam.